historii piłki wielokrotnie spotykaliśmy się z sytuacją, kiedy to dwaj bracia występowali w barwach jednej drużyny. Wyobraźcie sobie jednak moment, w którym to wspólnie ojciec i syn reprezentują te same barwy podczas oficjalnego spotkania. Może brzmi to nieco abstrakcyjnie, aczkolwiek takie sytuacje w dziejach futbolu również miały miejsce i to właśnie o nich opowiemy sobie w dzisiejszym odcinku. Rivaldo to prawdziwa legenda piłki nożnej, na swoim koncie ma wszystkie najważniejsze trofea, Mistrzostwo Świata, Puchar Ligi Mistrzów, a także Złotą Piłkę. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z tego, że były gracz m.in. Barcelony czy Milanu piłkarską karierę kończył u boku swojego syna. Mając 43 lata na karku, Rivaldo, będący grającym prezesem brazylijskiego Mojimirim, na stadionie imienia Jana Pawła II spełnił swoje marzenie, rozgrywając oficjalny mecz w jednej drużynie ze swoim synem. Ich współpraca wyglądała bardzo dobrze, czasami zdarzały się nawet sytuacje, że zarówno Rivaldo, jak i Rivaldinho wpisywali się na listę strzelców. Dla brazylijskiej legendy był to naprawdę niezwykły okres, do którego podchodził bardzo emocjonalnie, czemu dał wyraz w jednej ze swoich wypowiedzi. Chciałem podziękować Bogu za ten wyjątkowy dzień w moim życiu, gdy mogłem razem ze swoim synem zagrać w oficjalnym meczu. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, ale ten dzień i tak przejdzie do historii. Mistrz świata z roku 1966 oraz legenda Arsenalu George Eastham miał nie tylko okazję grać ze swoim ojcem w jednej drużynie, ale i wspólnie celebrować wygranie prestiżowego turnieju, jakim wówczas był Gold Cup, rozgrywany w Irlandii Północnej. Jego 39-letni ojciec stał się wtedy bohaterem klubu, gdyż zdobył w finale decydującą bramkę. Ciekawa historia wiąże się z byłą gwiazdą FC Barcelony oraz Celticu Henrikiem Larssonem. Po zakończeniu kariery piłkarskiej dołączył on do sztabu szkoleniowego szwedzkiego klubu Hogaborgs BK, w barwach którego występował jego syn Jordan. W pewnym momencie, ze względu na liczne kontuzje, drużyna ta miała problem ze skompletowaniem kadry na mecz. I w takim wypadku do składu wcielono Henrika Larssona, który na to jedno spotkanie postanowił wznowić karierę. Trener postanowił dać mu jednak szansę i wpuścił go na boisko w drugiej połowie. Tam już od pierwszej minuty na murawie przebywał jego 15-letni syn, któremu udało się nawet zdobyć gola po tym, gdy ojciec pojawił się na płycie boiska. Możliwość gry w jednej drużynie ze swoim ojcem miała także była gwiazda FC Barcelony oraz Chelsea, Eidur Gudjonsen. Co prawda nigdy nie zdarzyło się, aby razem w jednej chwili przebywali na boisku, jednak w roku 1996 doszło pomiędzy nimi do symbolicznej zmiany. W meczu reprezentacyjnym pomiędzy Islandią a Estonią Arnor opuścił boisko, a w jego miejsce wszedł właśnie Eidur. Ten niezwykły moment przeszedł do historii piłki nożnej. Na dziś to już wszystko, oczywiście zachęcam Was do subskrybowania kanału, do wymarzonych 100 000 pozostało już naprawdę niewiele. Wielkie dzięki, no i do zobaczenia.